Annuncio Bobis Gaudium Manium. <noise> Abemus Papam. Duch święty. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 13 listopada 1985 roku. Wierzę w Ducha Świętego Pana i który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólną odbiera cześć i chwałę, który mówił przez proroków. Przytaczamy dziś podejmując katechezę o Duchu Świętym, podobnie jak w poprzednich katechezach, w których mówiliśmy o Ojcu i o Synu. Słowa symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego używane w liturgii łacińskiej. Sobory IV wieku w Nicei 325 rok i w Konstantynopolu 381 rok przyczyniły się do uściślenia pojęć używanych powszechnie w dziedzinie nauki o Trójcy Świętej, o jednym Bogu, który jest w jedności swego bóstwa, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Sformułowanie nauki o Duchu Świętym pochodzi przede wszystkim od Soboru w Konstantynopolu. Dlatego Kościół wyznaje swoją wiarę w Ducha Świętego w słowach powyżej przytoczonych. Wiara ta jest odpowiedzią na samo objawienie się Boga. Bóg dał poznać siebie przez proroków, a ostatecznie przez Syna. Syn, który objawił Ojca, dał także poznać Ducha Świętego. Jaki Ojciec, taki Syn. Taki duch święty głosi symbol kwikunkwe, z V wieku. A owo taki oznacza w dalszych słowach symbolu: niestworzony, niezmierzony, wiekuisty, wszechmocny. A jednak nie trzej wszechmocni, lecz jeden wszechmocny. Podobnie Bogiem jest ojciec, Bogiem syn, Bogiem i duch święty. A jednak nie trzej Bogowie, lecz jeden jest Bóg. Wypada tu rozpocząć od wyjaśnienia wyrazu duch, Duch Święty. Wyraz ten pojawia się w pierwszych zaraz słowach Biblii, a Duch Boży unosił się nad wodami w opisie stworzenia. Duch, hebrajskie ruach, tyle co oddech, tchnienie, wiatr. Z kolei greckie pneuma od pneo oraz łacińskie spiritus od spiro. A także i polskie duch tchnąć tchnienie. Etymologia jest ważna, ponieważ tłumaczy, jak zobaczymy dalej, sens dogmatu i poddaje sposób jego rozumienia. Duchowość jest właściwością istotną samego bóstwa. Bóg jest duchem, powiedział Chrystus w rozmowie z samarytanką. Jedna z poprzednich Kateches mówiła o Bogu jako o Duchu nieskończenie doskonałym. W Bogu duchowość oznacza nie tylko najwyższą i absolutną niematerialność, ale także czysty i przedwieczny akt poznania i miłości. Kiedy Biblia, a w szczególności Nowy Testament, mówi o Duchu Świętym, nie odnosi tego wyrażenia do samej istoty Boga, ale do kogoś, kto pozostaje w szczególnym związku z Ojcem i Synem, świadczą o tym liczne teksty, zwłaszcza z Ewangelii Świętego Jana. Najwięcej mówią te, które należą do mowy pożegnalnej Chrystusa Pana w czwartek przed Paschą, podczas ostatniej wieczerzy. W perspektywie rozstania się z apostołami, Jezus zapowiada im przyjście innego pocieszyciela. Mówi tak: Ja zaś będę prosił ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze ducha prawdy. A pocieszyciel duch święty, którego ojciec pośle w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy. Duch Święty, którego tutaj Chrystus nazywa pocieszycielem, zostanie posłany od ojca w imieniu syna. To posłanie zostaje jeszcze dokładniej określone w dalszym ciągu przez samego Jezusa. Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca duch prawdy, który od ojca pochodzi. On będzie o mnie świadczył. A więc duch Święty pochodzi od ojca. Zostanie zaś posłany apostołowi i kościołowi zarówno od Ojca w imieniu Syna, jak też od samego Syna, gdy powróci on do Ojca. W dalszym ciągu jeszcze Jezus mówi: Duch prawdy mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystkie te słowa, jak również inne teksty Nowego Testamentu, są ogromnie ważne ze względu na całą ekonomię zbawienia. Mówią one o tym, kim jest Duch Święty w stosunku do Ojca i Syna. Posiadają znaczenie trynitarne. Mówią, że Duch Święty nie tylko zostaje posłany przez Ojca i Syna, ale także pochodzi od Ojca. Dotykamy tutaj spraw, które w całej nauce Kościoła o Trójce Świętej posiadają znaczenie kluczowe. Duch święty zostaje posłany od ojca i od syna, który po wypełnieniu swej odkupieńczej misji wszedł do jego chwały. A posłania te, missiones, stanowią o całej ekonomii zbawienia w dziejach ludzkości. Posłania te są równocześnie obrazem pochodzenia, które jest w Bogu samym. Syn, pochodzący przedwiecznie od ojca, jako z niego zrodzony. Przybrał w czasie ludzką naturę dla naszego zbawienia. Duch Święty, który pochodzi od Ojca i od Syna, objawił się najpierw podczas chrztu i przemienienia Jezusa, a potem w dniu pięćdziesiątnicy, kiedy został zesłany na Jego uczniów. Duch Święty mieszka w sercach wiernych wraz z darem miłości. Pamiętajmy zatem o ostrzeżeniu Pawła Apostoła: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Pozwólmy by nami kierował. On poprowadzi nas tą drogą, którą jest sam Chrystus, drogą ku uszczęśliwiającemu spotkaniu z Ojcem. Nasze katechezy obecnie koncentrują się na tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Po katechezach poświęconych Ojcu z Kolei Synowi, dzisiejsza i następna zostają poświęcone Duchowi Świętemu. Wyznajemy Ducha Świętego w kredo, które odmawiamy we mszy świętej, tak samo i w składzie apostolskim. We mszy świętej kredo, które jest dziełem Soborów w Nicei, a zwłaszcza pierwszego Soboru w Konstantynopolu, mówi nam o Duchu Świętym, który jest ożywicielem, dawcą życia, który od Ojca i Syna pochodzi, który mówił przez proroków. Ta prawda wiary sformułowana przede wszystkim przez Sobór w Konstantynopolu, jest objawiona w piśmie świętym w ramach całościowego samoobjawienia się Boga. Wiemy, że Bóg objawił siebie mówiąc naprzód przez proroków. I w tym objawieniu Starego Testamentu nie znajdujemy jeszcze prawdy o Duchu Świętym jako trzeciej osobie. Nie znajdujemy też prawdy o Trójcy Przenajświętszej. Ostatecznie zaś Bóg mówił przez Syna i w tym objawieniu Syna, Jezusa Chrystusa, Znajdujemy już pełne objawienie tajemnicy Trójcy Świętej i objawienie tajemnicy Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi. Tak właśnie mówi o nim Chrystus. Zwłaszcza w momencie najbardziej dramatycznym, wtedy kiedy odchodzi, w ostatni wieczór przed Paschą, kiedy ustanawia najświętszy sakrament. Wtedy mówi do apostołów równocześnie o przyjściu innego pocieszyciela, którego Ojciec pośle w imię moje. Albo też którego ja wam pośle od Ojca. Jest więc Duch Święty, tym wielkim posłanym od Ojca i Syna, posłanym na podobieństwo Syna, niejako ze względu na Syna i w ślad za Synem, dzięki ofierze odkupieńczej Syna. Jest równocześnie Duch Święty posłany od Ojca i Syna, tym, który pochodzi od Ojca. Tak mówi o nim Chrystus, który od Ojca pochodzi a w naszym kredo łacińskim wyznajemy. Pochodzi od Ojca i Syna, jest więc osobą. Chrystus mówi o Nim w trzeciej osobie, jako o kimś, kto pozostaje w ścisłym związku z Ojcem i Synem w tej relacji, w tajemnicy jednego bóstwa. Objawienie Ducha Świętego idzie w parze z objawieniem Trójcy Przenajświętszej, tajemnicy jedynego Boga. Nie chodzi tutaj o to, że Bóg w ogóle, Bóg jako Bóg, jest duchem. To jest głęboka prawda wiary, prawda poniekąd metafizyczna, a równocześnie prawda teologiczna, o której Chrystus mówi gdzie indziej w rozmowie z Samarytanką. Chodzi o ducha, który jest w szczególnej relacji z Ojcem i Synem Ducha, który należy do jedności bóstwa w Trójcy Przynajświętszej, tego właśnie ducha wyznaje Kościół i nim Kościół żyje. Ponieważ On został dany Kościołowi dany apostołom przez Chrystusa. Wtedy kiedy dopełniła się odkupieńcza męka w wieczór dnia zmartwychwstania. Chrystus przychodzi do Wieczernika zamkniętego, gdzie apostołowie byli zgromadzeni. Tchnie na nich powiada Ewangelista święty Jan i mówi im Weźmijcie Ducha Świętego. Jest więc Duch Święty darem. Jest darem niestworzonym w tajemnicy przedwiecznej trójcy, jest darem źródłem wszystkich darów stworzonych, którymi obdarza Bóg człowieka, ludzkość, w dziejach zbawienia. Starajmy się bardzo pogłębiać naszą wiarę w ducha świętego. Przynajmniej czyńmy to, do czego wzywa nas święty Paweł Apostoł, kiedy pisze: Nie zasmucajcie ducha świętego. Przynajmniej temu starajmy się być wierni. Pozdrawiam serdecznie raz jeszcze wszystkich obecnych tutaj rodaków, pielgrzymów z mojej ojczyzny, równocześnie za Waszym pośrednictwem wszystkich w ojczyźnie i gdziekolwiek się znajdują na świecie, Wasze rodziny, Wasze parafie, Wasze diecezje, wszystkie wspólnoty, w których żyjecie i pracujecie. C'è tu, la no, gioventù, adveni a pregnum tu, e ad tua, si in cielo ed in terra. Padre nostro, quotidiano da noi di divita noi ser vita nostra, si cura i nostri vicittimi, devitori vos nostri, e ne lo si induca in tentazione, se liberano samai.